Ba-Bang to film z 1981 roku reżyserii Juliusza Machulskiego. W głównych rolach występują Jan Machulski, Leonard Pietraszak i Witold Pyrkosz. Z tym filmem wiąże się parę rzeczy, które są dla mnie naprawdę rozwalające system. Na przykład to, że Juliusz Machulski, reżyserując go, miał 26 lat, czyli wtedy był młodszy od dzisiejszego mnie o 10 lat, bo mam 36. Coś niesamowitego. To pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że też naturalnie był to jego debiut reżyserski. To aż nie chce się wierzyć. A mając taki debiut na koncie, no już pokazuje się wielką klasę, bo dla mnie Ba-Bang to czołówka filmów tego reżysera. A nazwałbym Machulskiego najlepszym reżyserem komedii polskiej w historii. Nawet przebijającego Sylwestra Chęcińskiego, znanego z trylogii Sami Swoi. A to już jest naprawdę bardzo duża rzecz. A trzecią rzeczą, nieczęsto zdarzającą się, jest to, że główną rolę, numer jeden w tym filmie jednak, gra ojciec reżysera, Jan Machulski. To się w głowie nie mieści, że dwudziestoparolatek zatrudnia do roli w swoim filmie swego ojca, który ma już sam wyrobiony status bardzo dobrego aktora, a pomimo to nie boi się takiego, no powiedziałbym nawet eksperymentu. Rozumiem sytuację odwrotną, że ten ojciec zatrudnia syna do produkcji filmowej. Przykład jest Jerzego Sztura i Maćka Sztura w filmie Pogoda na jutro, ale odwrotnej sytuacji to powiedziałbym, że sobie nie przypominam. Także ten film pod tymi względami jest naprawdę wyjątkowy. No a teraz może o czym jest sam film Ba-Bang. No, naprawdę dużej części starszej publiczności ten film jest doskonale znany. Z tych, którzy oczywiście lubują się też w polskim kinie. Ale pokrótce wyjaśnię, że akcja rozgrywa się w Warszawie lat 30. Z więzienia wychodzi kasjerz Henryk Quinto i w związku z wydarzeniami, które mają miejsce jeszcze chwilę przed jego wyjściem, postanawia zemścić się na Gustawie Kramerze, właścicielu banku, przez którego wylądował właśnie w tymże więzieniu na 6 lat. No i widz ogląda rewanż Quinty na Kramerze. Też już legendarne postaci. Quinto, Kramer czy Duńczyk w wykonaniu Witolda Pyrkosza. No ja bardzo lubię ten film. Podkreślę to. To jest debiut reżyserski Machulskiego. 1981 rok. Wiadomo, że nie wszystko tutaj jest na tip-top dograne. Jako, że warunki były takie, a nie inne. No ale to, co miał do dyspozycji, co mógł mieć do dyspozycji Machulski, moim zdaniem wykorzystał bardzo dobrze. Film oczywiście też posiada charakterystyczny motyw muzyczny, motyw przewodni. Od razu ja mam skojarzenia z amerykańskim filmem Żądło z 73 roku. Że tu widać pewne wpływy tego filmu na film Machulskiego. W opisie tego filmu na Filmwebie widnieje, że jest to komedia kryminalna. Zgodziłbym się z tym, ale z pewnym zastrzeżeniem, że jednak słowo komedia jest tutaj troszeczkę takim małym uproszczeniem, bo naprawdę zabawne to dla mnie przynajmniej jest ostatnie 10-15 minut filmu. Wtedy naprawdę jest śmiesznie, głównie za sprawą Gustawa Kramera, który desperacko próbuje wymigać się od pójścia do więzienia, w które wpakuje go za pomocą oczywiście sprytnego planu Quinto. Także jest tutaj komedii, ale w ostatnich powiedziałbym 10-15 minutach. Poza tym luźny film kryminalny. Właśnie coś na modłę Żądła. I późniejszego filmu amerykańskiego też, całej trylogii filmów, Ocean's Eleven Soderberga. Coś te filmy łączy. Bo na przykład polskim gangiem Olsena bym tego filmu nie nazwał, bo gang Olsena ewidentnie miał bawić przede wszystkim. Tam po prostu miała być beka na bece i tyle. A tutaj jednak mamy coś innego. Powstała kontynuacja też tego filmu. Jeśli powstaje kontynuacja, to zazwyczaj oryginał okazuje się hitem. I tak było w przypadku Ba-Banku. Według mnie dwójka jest równie udana. Także jest to początek naprawdę wielkiej kariery reżyserskiej Juliusza Machulskiego, który no
ostatnio dobrej pasy i dobrego trendu reżyserskiego moim zdaniem nie ma za bardzo. Może wystrzelał się z pomysłów, ale Va-Bank to jest jeden z jego na pewno najlepszych filmów. Obok Sex Misji i Killera chyba najlepszy. Tak na szybko teraz te filmy Machulskiego przeglądam. Chociaż też lubię bardzo Killerów dwóch, ale to jest historia z lat 90., więc dla mnie czasu bliższego mojej świadomości niż, prawda, lata 80., początek lat 80., kiedy Va-Bank był kręcony. Wtedy nie było mnie na świecie. Jeszcze a propos ról aktorskich. Jest tutaj natłok bardzo charakterystycznych i co najmniej dobrych ról drugoplanowych. Jest tutaj też oczywiście natłok bardzo dobrych aktorów w tychże rolach. No o Machulskim, Pyrkoszu i Pietraszaku wspomniałem, ale tutaj też grają tacy aktorzy jak Jacek Chmielnik, Krzysztof Kiercznowski, tam niezapomniany Wąski z Killera. Leon Niemczyk w małej roli, Elżbieta Zającówna. W jednej z, nawet nie powiedziałbym, że drugoplanowych, ale trzecioplanowych ról, tak jak on miał w zwyczaju, występuje tutaj Ryszard Kotys, czyli nieśmiertelny Marian Paździoch. No i jest, jak to on, bardzo, bardzo dobry. Także mamy tutaj wysyp i aktorów z pierwszej półki i bardzo dobrze zagranych przez nich ról. O kontynuacji Va-Banku powiem od razu, to już ogłoszę w następnym wideo. Do usłyszenia. Cześć. Miałeś prawo. Wybaczam ci. Gdybyś miał jakieś kłopoty, wal jak w dym. Lepiej nie zostawię mi adresu. Rozumiem aluzję, ale nic z tego. Mojego banku nie da się zrobić. Ucho od śledzia. Wielu ja się znam na tym. No to co? Tak jak powiedziałeś, jesteśmy kwita, Quinto. Straciłbyś tylko czas. Ucho od śledzia. Mam ekstra pomysł. Wiecie, kogo zrobimy następną razą? Będzie następnej razy. Jak to? Kasiarz tak nie mówi. Bierzecie mnie za kogoś innego. Ja jestem muzykiem. Kasiarz to co? Zły fach. Taki sam jak inne zawody. I wymagający także jak inne zajęcia niezłych kwalifikacji. Zresztą zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej. Par excellence? Ładnie powiedziane. Ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Tak naprawdę? Powód był zawsze ten sam. Jaki? No? Bo tam były pieniądze. Panie komisarzu, kilka słów dla prasy. Panie komisarzu, kilka słów dla kuriera. Na dzień dobry. Panie Kramer, jak pan wpadł na to, żeby okraść własny bank? Jaki wyrok pan przewiduje, panie komisarzu? Nie proszę pan, drogi kolego. Panie Kramer, czy czuje się pan jak polski Al Capone? Pan pozwoli. Ale nie odpuszczajcie. Co pan zrobi z tymi pieniędzmi, panie Kramer? Przepraszam. Panie policja, nie. Nie, nie, nie.